jak Bojan Stanisławski poprawi sobie ten, poprawi imię i nazwisko na okienku, nie będzie dwóch Maciejów Wiśniowskich, tylko będzie jeden i jeden Bojan. Witam Państwa serdecznie, witam Cię Bojan, rozmawiajmy. Już poprawiłem. Przede wszystkim chciałbym, żebyśmy pogadali o tym, o czym mówi w zasadzie cały świat, ale chyba nie do końca ten cały świat, a na pewno Polska sobie zdaje sprawę, o czym mówi. Mówimy o debacie Kamali Harris z Donaldem Trumpem, której ja nie oglądałem. Nie tylko dlatego, że był środek nocy, ale również dlatego, że moja znajomość języka angielskiego jest zbyt słaba, by wszystkie niuanse i perły tej wymiany zdań zrozumieć. Oczywiście przeczytałem. To nie było ich wiele, to Maciej, tu muszę powiedzieć, że raczej przeczytałem wiele komentarzy i na moją głowę i takie moje refleksje są, zaraz Cię poproszę o Twoje, refleksje moje są takie, że oczywiście irytujące jest, że na przykład Onet mówi, powołując się na badania opinii publicznej po debacie, że miażdżąca przewaga Kamali Harris, a Polsat News mówi remis ze wskazaniem na Trumpa. No, mówiąc krótko, trudno mi się oprzeć, że wiarygodność naszych mediów, które próbują zrelacjonować tą debatę, jest po prostu żadna. Debata ta, jak już się wczytałem w to, co tam mniej więcej oni mówili, była debatą, która budzi mój głęboki smutek. To już kiedyś z Tobą rozmawialiśmy. Ponieważ jeżeli to są dwoje najlepszych ludzi, których amerykańska demokracja ma do zaoferowania społeczeństwu amerykańskiemu, żeby któreś z nich stanęło na czele tego społeczeństwa, to znaczy, że ta demokracja amerykańska i ten kraj jest bardzo kulawa po prostu. I ona jest, no jakby to powiedzieć, nieefektywna, to tak najłagodniej. Ta rozmowa nie była ani wymianą idei, która towarzyszyłaby, albo można by się było spodziewać, że powinna towarzyszyć któremukolwiek, czy każdemu z polityków, który ma stanąć na czele danego kraju, że ma jakąś wizję. Żadne z nich nie miało wizji. Oni przerzucali się psztyczkami i na tym, żeby złapać kogoś na potknięciu werbalnym, mentalnym, umysłowym, jakimkolwiek tylko chcesz. To nie była na pewno historyczna debata, o której wszyscy opowiadają, tylko to była kolejna przepychanka między politykami. Ja mówiąc szczerze, bardzo straciłem serce do amerykańskiej debaty w ogóle politycznej, jakiejkolwiek. One mi nie dają ani materiału do przemyśleń, ani nawet do kąśliwych komentarzy. Tak jak mówię, to wywołuje we mnie głęboki smutek, że coś takiego tam się dzieje. A ty jak myślisz? Bo ty oglądałeś. Tak, obejrzałem oczywiście nie w środku nocy, no oglądałem ją też w częściach, tam biegając po mieście, w autobusie, w tramwaju, no gdzie tam miałem chwilę, to po prostu nadganiałem. Przyznaję, że były takie chwile, kiedy sobie włączałem przyspieszenie tam 1,75, bo po prostu nie dało się słuchać tych bzdur. Natomiast ogólnie biorąc to, Maciej, no muszę powiedzieć, że moje emocje są no, troszeczkę inne niż twoje, ale być może wynika to w ogóle z tego, że ja mam troszeczkę bardziej łaskawy stosunek do debaty publicznej w Stanach Zjednoczonych niż ty. I no, możemy podyskutować, z czego to dokładnie wynika, ale według mojej oceny, i to jest oczywiście absolutnie subiektywne, no tutaj nie mam żadnych jakichś czynników takich, które mógłbym zacytować jako naukowe opracowanie, ale według mnie debata amerykańska jest bardziej różnorodna, nie pomiędzy Kamalą Harris i Donaldem Trumpem oczywiście, chociaż też widać tutaj jednak bardzo wyraźną antonimię, chociaż jest ona no, częściowo oczywiście udawana, tak jak debata pomiędzy, nie wiem, Donaldem Tuskiem a Jarosławem Kaczyńskim, przepraszam, nie wiem, czy była taka debata między Donaldem Tuskiem, była kiedyś Donaldem między... Tak była. No właśnie. W każdym razie to są takie debaty, w których ja bym się nie doszukiwał jakiegoś takiego głębokiego sensu, ale ogólnie biorąc to mam wrażenie, że jeśli chodzi o na przykład media albo takie nawet figury medialne, no to mogą być jacyś dziennikarze, jacyś dysydenci opinii, to w Stanach Zjednoczonych jest tego o wiele więcej niż w Polsce. I z tego powodu uważam, że ta debata, no nawet w sieciach antyspołecznościowych, których ja osobiście nie znoszę,
jest po prostu bardziej interesująca i jednak bardziej konkluzywna, praktycznie we wszystkich wymiarach. Oczywiście to też ma związek z tym, pewną konstrukcją amerykańskiego systemu, to znaczy tam to zabetonowanie sceny medialnej czy tej przestrzeni opinii jest tak potężne, że nawet kilkaset czy kilka tysięcy jakichś głosów poważnych dysydentów nie zakłóci po prostu tego głównego biegu, więc system amerykański może po prostu wykazać pewną elastyczność w tej mierze, chociaż widać wyraźnie, że w ostatnich miesiącach doszło do poważnej wolty, mam na myśli chociażby wjazd agentów FBI w liczbie 41 do domu Scotta Rittera, mam na myśli aresztowanie Richarda Medhursta na lotnisku Heathrow. No to co prawda nie amerykańskie, tylko brytyjskie, no ale to jest taka różnica jak między, wiesz, językiem serbskim i chorwackim. To jest polityka brytyjska i amerykańska. Wcześniej mieliśmy do czynienia z prześladowaniem ludzi takich jak tak jak Kit Clarenberg, to też Wielka Brytania, ale dość spojrzeć na represje, które spadają cały czas na portal The Grey Zone na przykład. No jest naprawdę bardzo wiele różnych przykładów, które jeżeli chodzi o ostatnie kilka miesięcy, można by podać, żeby wskazać i potwierdzić właściwie to, że pomimo tej elastyczności, którą amerykański system dotychczas wykazywał, no to zaczyna się chwiać, ponieważ opinia publiczna po prostu zaczyna już coraz bardziej masowo odrzucać wszystko to, co jest dla niej oferowane w tym głównym rynsztoku, można powiedzieć. I częścią tego głównego rynsztoku była oczywiście wczorajsza, czy dzisiejsza właściwie, bo to dzisiaj w nocy naszego czasu się stało, debata. Według mnie ta różnica w podejściu, czy sposobie, w jakim zostało to zaanonsowane w różnych mediach, wynika przede wszystkim z prostego faktu, iż ona była tak nijaka właściwie ta debata, że każdy mógł tam usłyszeć dokładnie to, co chce. I myślę, że rację mają na pewno ci, którzy twierdzą, że wygrał Donald Trump, i rację mają ci, którzy twierdzą, że wygrała Kamala Harris, cokolwiek to w ogóle miałoby oznaczać, poza jakimś takim emocjonalnym bilansem, który się z tego wyciąga, to znaczy uważam, że na przykład ten czy ta wypadli lepiej. No ale jak wiemy od czasów Richarda Nixona, który wygrał podobno dlatego, że niebieskie koszule lepiej wyglądają w telewizji podczas tych debat, no to są tylko takie michałki, które nie mają... Wyglądał jak niedogolony, to taki miał znaczenie. A to tego nawet nie pamiętam. Natomiast to są michałki, to są rzeczy, które nie mają niczego wspólnego z żadną polityką. Natomiast nie do końca się zgadzam z tym, że tam nie została zarysowana żadna wizja. Żadna wizja nie została zarysowana w sposób taki, który byłby satysfakcjonujący dla ciebie, dla mnie, dla osób, które są politycznie świadome albo, no nie wiem, jakoś chociażby mają jakiś minimalny zestaw oczekiwań, no to dla nich pewnie te wizje były niewystarczające albo niedostatecznie ostro opisane, niedostatecznie jaskrawo oznaczone i w pewnym sensie, czy w dużej mierze zapewne niezrozumiałe, ale jednak ci ludzie do kogoś mówili. No i oni oczywiście nie mówili tak bardzo do swoich wyborców, trochę oczywiście do nich, ale tak naprawdę mówili do tych ludzi, których oni jakoś reprezentują. I po jednej stronie mamy rzeczywiście ten establishment, można powiedzieć, totalnego politycznego i ekonomicznego monopolu. Establishment polityki tego regime change, polityki kolorowych kontrrewolucji na całym świecie, polityki tego totalnego spektrum totalnej dominacji, jak to było opisane w pewnym dokumencie amerykańskim. A po drugiej stronie mamy ludzi, którzy jednak zajmują się jakimś rodzajem udziału realnego w gospodarce. Mam tu na myśli tych milionerów, którzy nigdy nie zostali częścią tego elitarnego klubu, z którego rekrutuje się większość osób wpływowych popierających Kamalę Harris. Tam mamy ludzi, którzy są przemysłowcami, którzy są którzy mają jakieś są właścicielami albo zarządzającymi różnego typu korporacjami usługowymi, ale to są ludzie, którzy generalnie chcą zarabiać pieniądze i są zainteresowani urządzaniem państwa w taki sposób, które jednak jako tako pozwala funkcjonować ludziom, którzy zajmują się wytwórstwem albo usługami. Oczywiście mówię to teraz w takim bardzo dużym skrócie, ale według mnie wizje z punktu widzenia tego rodzaju, powiedzmy, aspiracji, jeżeli chodzi o wygenerowanie poparcia albo uwiarygodnienie się w oczach tej czy innej grupy klasy rządzącej, to one były. Natomiast niestety większość debaty rzeczywiście była
ta, która, ta część, która była skierowana no, w jakiś sposób do ludzi, którzy mają podjąć decyzję odnośnie tego, na kogo będą głosowali. Wątpię, żeby na podstawie tej debaty w ogóle taką decyzję dało się podjąć, jeżeli ktoś jest niedecydowany, ale wydaje mi się, że jeśli mielibyśmy się doszukiwać jakiejś takiej twardej argumentacji, która została zastosowana przez którąkolwiek ze stron, to raczej wskazywałbym na Donalda Trumpa. Dlatego, że on w tym sensie, można powiedzieć, że wygrał tę debatę, że ona była strasznie nieuczciwa i sprofilowana w sposób ewidentny przeciwko niemu. Ci, którzy byli tam moderatorami tego całego interesu, przez cały czas kontrowali różne stwierdzenia, opinie i argumenty wypowiadane przez Donalda Trumpa. Pół godziny albo ponad pół godziny tej debaty zostało poświęcone, uwaga, aborcji. To znaczy, przepraszam Maciej, no, ja nie chcę tutaj... Nie chcę stworzyć jakiegoś fałszywego wrażenia, że to jest temat jakiś kompletnie nieistotny i że w ogóle nie należy na ten temat rozmawiać i że to jest jakaś w ogóle okoliczność, można powiedzieć, zastępcza. Nie uważam tak. Sądzę, że jest to no, temat, który wymaga jakiegoś uporządkowania i tak jak w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, ale naprawdę to nie jest podstawowa troska w tej chwili obywateli amerykańskich. Natomiast jeżeli chodzi o gospodarkę, to poświęcono temu w porywach kilkanaście minut i było to rozczłonkowane praktycznie na cały ten pozostały fragment debaty, poza tą półgodzinną tyradą aborcji i był to ewidentny ukłon w stronę Kamali Harris, która nie ma do zaproponowania absolutnie niczego nikomu, ale jeżeli chodzi o te powiedzmy wojny kulturowe, no to tutaj mogłaby błysnąć, no i jako tako myślę, że jej się to udało, mogła błysnąć jako właśnie ta niosąca kaganek postępu i oczywiście praw kobiet, praw reprodukcyjnych i tak dalej, i tak dalej. I tym sposobem no, przedstawić się jako taka antonimia tego mroku, którym jest Donald Trump. Natomiast Donald Trump też no, w sposób, można powiedzieć, racjonalny do tego podszedł, bo on nie jest przeciwko w ogóle temu, żeby... kwestia aborcji została uregulowana i żeby była dopuszczalna, tylko on jest za tym, żeby to regulowało prawo stanowe. I tutaj no, można by otworzyć dosyć duży nawias i opowiedzieć o tym, dlaczego kwestia aborcji odgrywa tak istotną rolę w Stanach Zjednoczonych i jakie tam wyroki sądów, no nie mamy w tej chwili na to czasu, ale jest to, no, jest to dosyć fascynujące, chociażby dość powiedzieć, że kiedyś to było, że kiedyś sytuacja była dokładnie odwrotna, to znaczy demokraci byli przeciwko aborcji, a republikanie byli za. I tak było jeszcze do czasów, można powiedzieć, Ronalda Reagana, dlatego że większość katolickich wyborców to były osoby związane właśnie z partią demokratyczną. No, jako się rzekło, nie ma czasu, żeby ten wątek rozwijać, ale jest on naprawdę bardzo ciekawy. I to w tej debacie, moim zdaniem, było specjalnie zorganizowane w taki sposób, żeby od razu, od początku obciążyć Donalda Trumpa taką koniecznością defensywnej postawy i takiego wicia się. No i on rzeczywiście, ta akrobatyka po jego stronie no była dość skuteczna, ale jednak widoczna. No to znaczy nie mógł tutaj zająć takiego czytelnego stanowiska i nie mógł błysnąć tym, czym błyszczy zawsze, czyli takim bardzo jaskrawym, agresywnym, takim, wiesz, taką postawą rogami do przodu, no jak to on ma w zwyczaju i co rzeczywiście dla wielu jego wyborców no jest jakoś czarujące. To jest sprawa pierwsza. Sprawa druga, która moim zdaniem jest tutaj przede wszystkim taka poza oczywiście tą aborcją, no godna jakiegoś takiego zaznaczenia i dyskusji, to kwestia polityki zagranicznej, której też nie poświęcono wcale zbyt wiele czasu i oczywiście zrobiono to w sposób, który no, trudno nazwać jakkolwiek nawet poważnym. Natomiast należą się tutaj moim zdaniem, należy się aplauz Donaldowi Trumpowi, dlatego że jemu kilka, może kilkanaście razy nawet stawiano wprost pytanie, czy on chce, żeby Ukraina wygrała, czy tam żeby wygrała tę wojnę. I Trump ani razu się nie złamał i nie powiedział, nie dał się, tylko powiedział, że on chce, żeby ta wojna została zakończona, trzymał się tego, mówił to kilka razy w ten dzień. Przestali się zabijać, tak to sformułował. Tak, żeby przestali się zabijać, że przestało, tak, no, że ta wojna musi się skończyć. No mówił to kilka czy kilkanaście razy właśnie próbując odbić tę piłeczkę i według mnie jest to
jednak no, wyraz pewnej odwagi politycznej. Dlatego, że w Stanach Zjednoczonych, oczywiście kwestia Ukrainy, ani w ogóle kwestie zagraniczne nie decydują o wyniku wyborów amerykańskich. I Donald Trump to wie, ale mimo wszystko się na to zdecydował, dlatego, że to jest dla niego ewidentnie sprawa no, fundamentalna, jeśli chodzi o jakąś zmianę polityczną. I w tym sensie widzę tutaj coś, co można by nazwać chociażby przesłanką dla tworzenia pewnej wizji. Nie chcę przez to powiedzieć, że wizja Donalda Trumpa jako taka, per saldo w ogóle cała, to mi odpowiada. Zostało też wypowiedzianych bardzo wiele bzdur przez Donalda Trumpa. Powiedzmy to, żeby była jasność i żeby tutaj sobie ktoś nie pomyślał, że ja jestem jakimś jego fanem. Opowieści o tym, że Putin na przykład zabił miliony ludzi, no, takie stwierdzenie też się pojawiło, no to są po prostu jakieś kompletne kretyństwa, ale jednak to, że wytrwał przy swoim stanowisku, że tutaj widzi zakończenie wojny jako absolutny priorytet, a tam kto wygra, to jest już sprawa zupełnie drugorzędna. Oczywiście tak dokładnie się nie wyraził, no ale takie przesłanie udało się no, w tej przepychance pomiędzy nimi i moderatorami tej debaty wygenerować. To uważam za bardzo ważne i uważam, że to jest sygnałem no, potwierdzającym przypuszczenia niektórych komentatorów, z którymi no, czasem trudno się zgodzić, ale jednak w tym wypadku trzeba przyznać im przynajmniej rację, to znaczy, że ich tezy są wiarygodne, iż Donald Trump w tej chwili, w tych okolicznościach, w których znalazł się świat, jest prawdopodobnie mniejszym złem. Dlatego, że jednym z jego dążeń, niezależnie od wszystkich wariactw, które on reprezentuje i które częściowo nawet wypowiedział podczas tej debaty, on będzie dążył do tego, żeby zakończyć te imperialistyczne awantury, które są dla Stanów Zjednoczonych niezwykle kosztowne i które przede wszystkim nie pozwalają w żaden sposób rozwijać się tej klasie kapitalistycznej, czy tej części klasy kapitalistycznej, którą on reprezentuje. Nawiasem mówiąc, to też jest ciekawe, dlatego że ta właśnie klasa kapitalistyczna, czyli że tak powiem mniejsi kapitaliści, to są ludzie, którzy kiedyś byli fanatykami w ogóle wojny i wojen imperialistycznych amerykańskich i można teraz dyskutować, dlaczego to się zmieniło. Ja myślę, że zmieniło się to przede wszystkim dlatego, że kompleks ten przemysłowo-wojskowy przeszedł pod zupełnie inną kuratelę. Myślę, że tutaj różne trzyliterowe agencje odegrały w tym swoją rolę, ale to nie ma tak naprawdę znaczenia. To jest fascynująca dyskusja w ogóle, ale to nie ma znaczenia. Ważne jest to, że ci ludzie dzisiaj nie są zainteresowani wojną, tylko są zainteresowani przede wszystkim inwestycjami na rynku wewnętrznym, w infrastrukturę, w bardzo wiele rzeczy, które wymagają pilnych inwestycji w Stanach Zjednoczonych. I to jest pewna wizja, znaczy pewna przesłanka do wizji, dlatego że to oznacza kompletne odwrócenie uwagi centrum decyzyjnego imperium, do wewnątrz. I jeszcze raz podkreślam, to wcale nie oznacza, że te przesłanki, które tutaj opisałem, że one się zamanifestują, że one się spełnią, że one na pewno zostaną zrealizowane w wypadku, w którym Donald Trump zostałby prezydentem. Nic takiego nie chcę powiedzieć, znaczy nie ma absolutnie niczego pewnego, ale Donald Trump tymi swoimi wypowiedziami i tą swoją postawą demonstruje przynajmniej jakiś potencjał zmierzający w tym kierunku. Natomiast jeżeli chodzi o Kamalę Harris, to tutaj będziemy mieli kontynuację tego, co widzieliśmy za Joe Bidena na sterydach. Będzie więcej wojen, więcej inwestycji imperialistycznych, więcej awantur i przede wszystkim będzie więcej cenzury. To jest moim zdaniem też taka kwestia, no, która nie wybrzmiała tutaj w tej debacie akurat, ale jest bardzo zaniedbywana przez wszystkich praktycznie komentatorów, zwłaszcza tych, którzy się mądrzą na temat tego, jak wygląda debata polityczna w Stanach Zjednoczonych i o co tak naprawdę toczy się bój. Jest, mam na myśli oczywiście w Polsce, czy tu w ogóle w naszej części, czy w Europie można powiedzieć, ludzie, którzy no, pretendują do miana no, nie wiem, jakichś tam znawców tej sceny amerykańskiej, w ogóle jakoś ten wątek pomijają, co wydaje mi się szalenie dziwne, dlatego że to jest w tej chwili jeden z najważniejszych, można powiedzieć, no, jeden z priorytetów w każdym razie tej administracji, której Kamala Harris będzie kontynuatorką i w której ona jest osadzona. I tutaj kolejne punkty dla Donalda Trumpa według mnie, to znaczy on bardzo skutecznie
i według mnie wiarygodnie, bez jakiegoś zacietrzewienia, mówił on, gdyby ona miała zrobić to, co deklaruje, że zrobi, to już by to zrobiła. I oczywiście ma rację, dlatego że ona ma w tej chwili pełnię władzy w Białym Domu, musiałaby tylko to uzgodnić, to czy tamto musiałaby uzgodnić z Sullivanem, być może z Blinkenem, być może z kimś jeszcze, ale przynajmniej mogłaby zademonstrować jakąś inicjatywę. Natomiast to, co trzeba zapisać na plus Kamali Harris, moim zdaniem, to kwestia tego przygotowania takiego PR-owo-marketingowego. Ktoś jej coś powiedział. Już tutaj nie chcę się uciekać do jakichś takich teorii o tym, jakoby, nie wiem, no ktoś jej podał jakieś preparaty czy coś, ale ewidentnie ktoś ją okiełznał, powiedział jej, żeby przestała chichotać bezmyślnie. Ewidentnie była przygotowana, jeżeli chodzi o jakieś takie frazy, którymi żonglowała. To są rzeczy, które no, dla mnie są ewidentne jako obserwatora, powiedzmy, tych... No, ekscesów amerykańskich i tego całego cringe festu, jakim amerykańska polityka się stała. I tutaj nawiązuję oczywiście też do tego, co ty powiedziałeś o amerykańskiej demokracji. Ty, Maciej, to tak się wypowiadasz o tych zjawiskach i o mediach często no, w sposób bardzo wyważony. I być może po prostu to już jest taka rola tutaj moja w tym podcaście, żeby to wszystko jednak jakoś... żeby nadawać temu trochę bardziej tej krytyce, czy tym krytycznym uwagom bardziej jaskrawy ton. Otóż nie ma żadnej demokracji, przestańmy się wygłupiać, nie ma żadnej demokracji w Stanach Zjednoczonych, tak samo jak nie ma żadnej demokracji w Polsce, to są tylko przepychanki pomiędzy konkretnymi grupami, które reprezentują taki czy inny interes i które w tej chwili mają taki czy inny udział we władzy i taki czy inny udział w gospodarce. To są też przepychanki pomiędzy realnymi właścicielami tego czy innego państwa, tej czy innej gospodarki. I wydaje mi się, że to, co, z czym mamy do czynienia w ogóle w tej chwili w Polsce też, to jest oczywiście daleki rzut przez ocean, ale jednak, ja napisałem nawet taki wpis dzisiaj na naszym kanale na Telegramie. Będzie dzisiaj komentarz dnia. To jest proces gnilny, który zachodzi oczywiście w Stanach Zjednoczonych i na całym kolektywnym Zachodzie, który zmierza do wyklucia nowej formy liberalnej dyktatury, która, czy dyktatury, która będzie okraszona różnymi takimi liberalno-demokratycznymi świecidełkami, natomiast nie będzie w tym w ogóle żadnej treści demokratycznej. To jest zresztą upragniony i jedyny cel tego, co nazywamy ideologią neoliberalną, czy filozofią neoliberalną, czy praktyką, czy doktryną neoliberalną. I no, jest ona coraz bliższa swojemu spełnieniu, dlatego że tym najważniejszym krokiem, tą najważniejszą jakościową zmianą, którą w tej chwili wszyscy przeżywamy, to jest przekształcenie i przyjęcie tego do wiadomości przez większość opinii publicznej jako wiarygodnej trajektorii postępu, iż demokracja, jakbyśmy tego nie postrzegali w najszerszym rozumieniu, że tak powiem, tego terminu, demokracja w stylu zachodnim, demokracja liberalna i tak dalej, była dotychczas postrzegana jako pewien konsensus o charakterze społecznym i obywatelskim. To znaczy, że obywatele, że właśnie społeczeństwo, że suweren, że naród i tak dalej, decyduje w ten czy inny sposób, a to wybory, a to referendum, a to coś tam, coś tam. No i w ten sposób było to postrzegane i ten rzeczywiście naród, przynajmniej naród czy tam społeczeństwo, ludzie, no byli w centrum pewnego dyskursu i wszystko właściwie, co zmierzało do jakiejś politycznej konkluzji, było przełamywane przez nastroje społeczne, przez kwestie jakieś, które mogą na te nastroje społeczne wpłynąć i tak dalej. Natomiast teraz mamy sytuację już inną. Przechodzimy właśnie przez jesteśmy na etapie, można powiedzieć, w sferze przejściowej pomiędzy tym konsensusem społecznym w kierunku konsensusu instytucjonalnego. Teraz już w ogóle ci ludzie, którzy jakkolwiek jeszcze próbują odwoływać się do nastrojów społecznych, są natychmiast są skazywani na jakiś rodzaj publicznej banicji. I to też jest właśnie jednym z bardzo ważnych elementów do zrozumienia, dlaczego tak bardzo atakowani są ci, którzy jeszcze jako tako mogą swoją bytność polityczną oprzeć na mobilizacji emocji, nastrojów społecznych. Taką osobą jest między innymi Donald Trump. Donald Trump nie jest częścią klubu, chociaż oczywiście jest częścią elity, nie jest żadnym antysystemowym kandydatem, jak tam się twierdzi, ale
ponieważ system się betonuje w innym zupełnie kierunku w tej chwili, to każda osoba, wszystko jedno, czy to będzie nawet Kaczyński, zwróć uwagę na Kaczyńskiego, to człowiek, który przecież jest absolutnie proamerykański i który w żaden sposób nie zagraża w najmniejszym wymiarze nawet jakiejkolwiek strukturze czy elementowi jakiejś architektury systemu, nie zagraża w żaden sposób, ale ci ludzie mają nigdy nie zostać dopuszczeni do władzy i mają zostać zniszczeni, dlatego że w tej chwili mamy nową mądrość etapu i nową mądrością etapu są instytucje demokracji liberalnej, instytucje obywatelskie, organizacje społeczeństwa obywatelskiego i tak dalej. Światli ludzie, ta klasa menedżerów teraz po prostu jest tam i ci światli ludzie mają tym zarządzać poprzez instytucje, do których nikt nikogo nie będzie nigdzie wybierał. I to jest moim zdaniem ten kierunek, który widzimy w Polsce i to jest też ten kierunek, który widzimy w Stanach Zjednoczonych i o to tak naprawdę toczy się walka. Tacy ludzie jak Donald Trump, tacy ludzie jak Elon Musk, tacy ludzie jak J.D. Vance, tacy ludzie jak Mike Pence, tacy ludzie jak Robert Kennedy Jr., tacy ludzie jak Tulsi Gabbard. To są wszystko ludzie, którzy nie mają przecież poglądów, nie wiem, socjalistycznych czy komunistycznych. To są ludzie, którzy ewidentnie rekrutują się z tego samego podwórka, z kapitalistycznego, burżuazyjnego, przepraszam, podwórka. Tylko oni po prostu nie godzą się na ten totalny monopol, który w tej chwili chce narzucić, można powiedzieć, w Stanach Zjednoczonych to wschodnie wybrzeże. I w Polsce jest po prostu bardzo podobnie, tylko oczywiście my jesteśmy tanią kopią tego, jak zawsze. I ta taniość u nas manifestuje się tak, jak się manifestuje. Chciałem jako ilustrację, bo oczywiście z tą twoją rozległą analizą się oczywiście zgadzam, ale ja chciałem zacytować Pawła Mościckiego, który napisał swoje oceny tej debaty, bardzo dobre, według mnie bardzo ciekawe. Zamieściłem to na moim profilu, ale wrzucę to i na facebookowy profil strajku. Ale to, o czym mówisz właśnie, to odwołanie się do Polski. Otóż Paweł pisze następującą rzecz. W momencie gwałtownej transformacji systemu światowego o naprawdę historycznym znaczeniu, ta w cudzysłowie historyczna debata wygląda na jakiś prowincjonalny turniej dowcipów, z których żaden nie jest śmieszny. Świat ewidentnie odjechał amerykańskiej klasie politycznej, a ta nawet nie wie z którego peronu. Oczywiście w Polsce klasa polityczna i komentariacka jest wciąż zapatrzona w ten pustostan jak świnia w gwiazdy, przepraszam, świnki, dlatego kierunek tego nieprzytomnego imperialnego dryfu będzie wciąż oficjalnie naszą racją stanu. No przyznasz, to jest dość celne według mnie sformułowanie. Celne, tylko ja nie jestem pewien, czy można to nazwać dryfem, dlatego że to nie jest niezamierzona polityka. To, co się dzieje na Ukrainie, to nie jest niezamierzona polityka i to, co się dzieje, jeżeli chodzi o podejście Stanów Zjednoczonych do krajów antyimperialistycznych, nazwijmy tak najogólniej, to nie jest dryf, tylko to jest konfrontacja, która jest zamierzona i planowana przez lata albo dekady. Może ja natomiast jestem zdania, że chociaż częściowo to im się wymyka spod kontroli i nie tylko z powodu ich słabości, ale również z powodu siły właśnie państw, które są antyimperialistyczne. I tu jest ten problem cały. No zobaczymy, jak to przecież jest dopiero pierwsza debata z całej serii, która będzie. Jezu, ja nie wiem, ja muszę ci powiedzieć, że myślę o tym z przerażeniem, jeszcze kolejne debaty takie. Natomiast też niezupełnie się zgadzam, że wszystkie dowcipy nie były śmieszne. Niektóre, które były niezamierzone, były dosyć śmieszne. Na przykład Donald Trump powiedział, zaperzył się tam w pewnym momencie, zagalopował się i powiedział, że Kamala Harris będzie zmuszała tych nielegalnych migrantów, którzy zostaną osadzeni w więzieniach do zmiany płci. I on po prostu pomyliły mu się wątki, wiesz, nagle wszystko mu się pomieszało i powiedział coś takiego. I dla mnie to było bardzo śmieszne. Przejdźmy do rzeczy mniej śmiesznych. Polski Sejm niestety wrócił do pracy całkiem niedawno. I już mamy pierwsze tego efekty. Otóż polski Sejm przez aklamację, czyli bez głosowania, kto nie wie, potępił uprowadzenie ukraińskich dzieci przez Rosję. Sejm Rzeczypospolitej, ja teraz cytuję, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jednoznacznie potępił uprowadzenie ukraińskich dzieci w celu ich nielegalnej adopcji i rusyfikacji. Oczywiście zaapelowano o
jak najszybsze zaprzestanie procederu nielegalnych uprowadzeń oraz umożliwienie protokołu ukraińskich dzieci do ich ojczyzny i prawowitych opiekunów. Działania podejmowane przez Federację Rosyjską oraz współpracującą z nią Republikę Białorusi stanowią haniebny zamach na ukraińską tożsamość, naruszają konwencję ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, jak również konwencję ONZ o prawach dziecka, której Polska jest inicjatorem, i tak dalej, i tak dalej. Polska od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę stoi po stronie ofiar, w tym najbardziej bezbronnych dzieci. Wspieramy blisko 500 000 małoletnich ukraińskich uchodźców, którzy przebywają na terytorium Polski. Mamy nawet komponent ukraiński dla nich. Wzywamy społeczność międzynarodową do udziału w tej i innych inicjatywach mających na celu powrót ukraińskich dzieci do domów, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Muszę ci powiedzieć, że Sejm, który to przyjął przez aklamację, czyli wszyscy rozumieją. No cóż, mam nadzieję, że następną uchwałą przyjętą przez aklamację, jak ktoś napisał dobrze w Wiksie, będzie uchwała o potępieniu Izraela za zamordowanie iluś tysięcy izraelskich dzieci. Iluś nastu tysięcy. Być może też w kolejce stoi uchwała przyjęta przez aklamację, która wzywa do przerwania wojny w Jemenie, gdzie zginęło już ponad 11 tysięcy dzieci. To na to jakoś tak... Na pewno. No, myślę, że na tym pracują nasi posłowie, bo troska ich o dzieci na całym świecie jest, no, jak widać, ogromna. Ogromna. Chcę ci powiedzieć, że tak żałosne tego typu akty prawne, jak ta uchwała, naprawdę kompromitują tych wszystkich niespecjalnie lotnych posłów i posłanki, którzy podnieśli za tym ręce i przez aklamację, znaczy nie podnieśli ręki, tylko przez aklamację, bo nie wiem, czy to widziałeś, posłowie tej uchwały wysłali stojąc. Bo to jest... To co innego. To teraz rzeczywiście widać, że się przejęli tymi dziećmi. No, ale rozumiem, że to była uchwała przyjęta na okoliczność jakiegoś fejura zupełnego. To znaczy w ogóle o co chodzi? Jakie dzieci? Co było porwane? Gdzie, o co chodzi w ogóle? No, to są te dzieci ukraińskie, które Rosjanie wywozili z terenów, które zajmowali, rozumiesz, albo z których się wycofywali i wywozili te dzieciaki z rodzinami, albo żeby ich ktoś nie zbombardował, albo żeby się nie pobawiło jakąś miną. Wydawałoby się logiczne. Nie, oni w celu wynarodowienia i rusyfikacji. I nielegalnej adopcji. Dlaczego nielegalnie? Ja myślę, że legalnie zupełnie zostaną poddane procedurom adopcyjnym, ale... Przecież to jest coś kompletnie niesłychanego zupełnie. Nie, no ale to jest moim zdaniem wyraz tego, gdzie polska polityka się zaczyna i kończy. To znaczy, jeżeli chodzi o przyjmowanie takich uchwał, to myślę, że jeśli powierzyć tego rodzaju rzeczy polskiej klasie politycznej, no to byśmy się sprawdzili, to człowieku, bylibyśmy mistrzem świata zupełnym. Może już jesteśmy nawet, tylko sobie z tego nie zdajemy sprawy. Problem polega tylko na tym, że to w ogóle nie ma... No, była taka piosenka, polecam wszystkim, naprawdę to znakomite, tam jest bardzo dużo wątków takich, można powiedzieć, porad życiowych. Wojciecha Młynarskiego pod tytułem Ballada o Torreadorze. No i tam w tej balladzie są opowieści o tym, jak taki młody torreador próbuje tam i opowiada, jak on tu będzie tego byka, że on tu nie będzie unikał, tylko on tu sobie tam, wiesz, stroszy się i się pyszy i w ogóle. No i potem pada słynne zdanie właśnie w tej balladce pod koniec, kiedy on wychodzi i tam ma z tym bykiem walczyć i ta zwrotka, która opowiada o tym, że właściwie nic z tej walki nie wynikło i nie było na co patrzeć, zaczyna się i proszę Państwa, nic się nie stało. No i to jest dokładnie to. Mieliśmy tu wielkie zadęcie, wysłuchaliśmy na stojąco, zrobiliśmy, nie wiem, nawet, że szkoda, że się nie rozebrali jeszcze do gaci albo coś takiego, to jeszcze by było lepiej. I wiesz, to jest jedyne podsumowanie. No i proszę Państwa, nic się nie stało. No i wiesz, i możemy tak robić, nie wiem, codziennie, co godzinę, nie wiem, oczywiście. Tego rodzaju puste gesty, bezmyślne rytuały, jakieś takie wypełnianie po prostu przestrzeni emocyjkowatymi taką cepelią. Jaką to niesie treść? Żadnej. To jest po prostu tylko i wyłącznie taki gest, który ma spowodować to, żeby oni się lepiej poczuli, no to żeby oni jakoś tak mieli poczucie, zyskali poczucie jakiejś wartości, że uczestniczą w czymś wielkim czy coś takiego. No i ja oczywiście rozumiem te miałkie charaktery, które muszą się pokrzepiać ciągle
jakimiś takimi aktami strzelistymi, muszą ciągle się afirmować emocjonalnie. Rozumiem to, oczywiście, że to rozumiem, no ale słuchaj, to nie jest jakieś kółko terapeutyczne, tylko Sejm. Tutaj, wiesz, to ma trochę inne zadania. I jeśli rzeczywiście jest tak, że nie wzbudziło to najmniejszych wątpliwości w żadnym z naszych posłów, no i jeśli wpiszesz to jeszcze w ten kontekst, który od czasów słynnego wycofania, no od wczoraj, tak, od tego wycofania, przedwczoraj, wycofania kontrasygnaty, wpiszesz to, to jeżeli przy tym wszystkim są jakieś osoby, które wszystko to widzą, które rozumieją, co znaczy takie słowa, co znaczą takie słowa jak polityka, czy demokracja, czy nie wiem, proces polityczny, czy legislatura, czy rządzenie chociażby. Jeśli są takie osoby, które to rozumieją, widzą to, co dzieje się w tej chwili w Polsce i w dalszym ciągu twierdzą, że nie, no tutaj mamy jakąś taką, po prostu tu się dzieją normalne rzeczy, tutaj się dzieje normalny proces taki właśnie wewnątrzpolityczny, tu się po prostu realizuje polityka, no na naszą miarkę oczywiście, ale realizuje się polityka i nie podważa tych paradygmatów takich prawd podanych do wierzenia ludziom, że to jest właśnie, że to jest demokracja, że jest jakaś praworządność, że są, że mamy demokratyczne państwo prawa, że mamy konstytucję, która jest nadrzędna. Człowieku, w tej chwili funkcjonujemy w okolicznościach, w których sąd administracyjny próbuje nadpisać konstytucję. No to jest, to naprawdę, czegoś takiego to jeszcze nie grali. No za najśmieszniejszego PiSu to tak nie było, rozumiesz? Więc no, wracam do tej, żeby zamknąć te tutaj dywagacje, w które popadłem, wracam do tego, co ty powiedziałeś, że, no, że ta demokracja amerykańska jest chwiejna, że te media to tam chyba się wygłupiają trochę i tak dalej. Media się nie wygłupiają, tylko media ogłupiają, a demokracja nie jest chwiejna, tylko jest nieobecna. Jest nieobecna. Wszystko to, co widzimy, to jest po prostu teatr dla przygłupów. I wiesz, i no, uchwała wpisuje się, chcesz powiedzieć, w ten właśnie teatr. Tak? Oczywiście i tak dokładnie chcę powiedzieć. I ja nie jestem przeciwko temu, żeby przygłupom też żyło się dobrze i żeby mieli jakąś pożywkę. Tylko nie może to być kosztem państwa, społeczeństwa, polityki, dobrobytu i w ogóle wszystkiego, co określa naszą przyszłość cywilizacyjną. Nie może być w ogóle istotą państwa, niestety od dłuższego już czasu jest po prostu. Zostawmy to. Ja teraz chciałem się ciebie spytać o rzecz istotną. Zaraz ci powiem, dlaczego tak uważam. Otóż została przeprowadzona, nawiasem mówiąc, badanie opinii publicznej przez Instytut Badań Polster, przeprowadzone na zlecenie Super Expressu. No i tutaj uważaj, są takie: pierwsze miejsce zajęła Koalicja Obywatelska 30,86, drugie miejsce PiS 25,65. Na najniższym stopniu podium oczywiście Konfederacja, przecież nie spodziewało się niczego innego. 10,13, nie wiem jakim cudem, ale jednak osiągnęła Lewica. I teraz uważasz, kolejne miejsce, czyli piąte, zajęłoby nieistniejące ugrupowanie pod przewodnictwem Andrzeja Dudy, które mogłoby liczyć na 9,2% głosów, czyli więcej niż trzecia droga, która otrzymała 8,59. I teraz, zobacz, bo partia ta nie istnieje. Jeżeli kiedykolwiek ktokolwiek mówił o tym, że Duda mógłby stanąć i stworzyć własne stronnictwo, a tak było, pamiętam, ledwie on zaczął swoje prezydenckie rządzenie, takie głosy się pojawiały. Jeszcze wtedy nikt nie wiedział, że on jest w zasadzie dodatkiem do długopisu, że jest niesamodzielny, tchórzliwy, że jest, jakby to powiedzieć, kompletnie pozbawiony osobowości politycznej i czegokolwiek, co... No i tępy jest jednak, co tępy. No, nie chciałem tego mówić, ale to skoro już... No to tak, taka już moja rola, ja nie muszę za tego... Właściwą sobie celnością zakomunikowałeś, to nie mam innego wyjścia, tylko muszę się pod tym podpisać. I teraz nagle to wraca, rozumiesz? Już wszyscy na tym położyli krzyżyk. I nagle, że gdyby pan Duda jednak coś tam sobie wymyślił, że jakichś by zwolenników zebrał, to no mógłby być całkiem taki niezły rezultat. Jest to ewidentnie granie na rozpad Zjednoczonej Prawicy. Tak? To jest
Tylko teraz pytanie, no Super Express nie jest samodzielną, że tak powiem, instytucją polityczną, żeby takie, więc ktoś im według mnie wymyślił ten sondaż w takim kształcie. I to jest sygnał właśnie, po pierwsze, według mnie taki, że PiS no naprawdę stoi przed widmem rozpadu, to już żeśmy o tym mówili kiedyś. I to jest oczywiście, to nie jest żadna nadzieja na Andrzeja Dudę, bo to dajmy spokój, bądźmy poważni, tylko to jest nadzieja, że może gdyby ktoś się pojawił na stanowisku prezydenckim inny niż Andrzej Duda, no to może warto by się było zastanowić. Co myślisz o takim rozumowaniu, przepraszam, autorskim? Zgadzam się na pewno z tym, że to nie jest przypadkowe i że to na pewno nie jest wynikiem jakiejś inwencji osób zajmujących się badaniem opinii społecznej, jeżeli chodzi o kwestie potencjalnych wyborów w Super Expressie czy jakimkolwiek innym medium. Media, podobnie jak te wszystkie firmy, które zajmują się właśnie tym prowadzeniem tego rodzaju badań, wypełniają określone funkcje w tym ekosystemie, w którym funkcjonuje i Andrzej Duda, i Donald Tusk, i cała polska klasa polityczna. I od tego nie można abstrahować. To po prostu jest jakaś forma prowokacji. Natomiast oczywiście nie wiemy, kto to zamówił, nie wiemy z jakiego powodu, no nie mamy dostępu do żadnej informacji wewnętrznej, więc możemy się tylko domyślać. No ale skoro możemy się tylko domyślać, no to podomyślajmy się przez chwilę. Myślę, że ten trop, który ty przedstawiłeś, to znaczy próba zadziałania na rozbicie Zjednoczonej Prawicy, to jest całkiem logiczny i zresztą racjonalny ruch, dlatego że Zjednoczona Prawica, znaczy Prawo i Sprawiedliwość, powiedzmy sobie otwarcie, bo zaraz dojdzie do, że tak powiem, zlania się przecież z suwerenną Polską, no i to już wtedy będzie właściwie tylko Prawo i Sprawiedliwość. No, demonstruje kompletną indolencję, to znaczy od czasu przerznięcia wyborów, znaczy przerznięcia, no takiego powiedzmy przerznięcia praktycznego, bo nominalnie oni te wybory tam wygrali 15 października, no ale od czasu, kiedy zostali odstawieni od władzy, nie zrobili absolutnie niczego. Nie zrobili nawet najprostszej rzeczy, która jest no jakimś ABC, fundamentem po prostu politycznego marketingu, czyli nie wiem, partia ta sama, ale nie taka sama, zmieniamy się dla was, zrozumieliśmy nasze błędy, bardzo przepraszamy, zmieniamy kierownictwo, teraz po prostu z nową twarzą, nowym logotypem, nową dynamiką, nowym programem, nowym, no wszystko, wszystkim nowym, idziemy znowu, prawda, tutaj maszerujemy po władzę dla was, bo chcemy ją, no, żeby nawet tego nie zrobili, bo oni nie są w stanie, ponieważ ta partia jest tak skostniała i tak właśnie zabetonowana, no to mówiłem o tym nawet chyba niedawno. Maciej, no kto ma się tym zająć? Gdyby rzeczywiście dopuścić do jakiejś decyzyjności i do możliwości wykreowania nowego wizerunku tej partii ludzi takich jak Patryk Jaki albo, wyleciało mi z głowy teraz, jak się nazywał ten minister edukacji? Czarnek. No jest tam jeszcze paru takich, proszę mnie źle nie zrozumieć, nie popieram ich poglądów politycznych, ani się jakoś tam z nimi nie zgadzam praktycznie w ogóle, ale to są ludzie, którzy przynajmniej mają jakiś potencjał, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób można by tę partię osadzić w świadomości masowej ludzi na nowo. Natomiast no, przy obecności i ciągłej takiej wewnętrznej dyktaturze ludzi pokroju, znaczy właściwie jednego człowieka, na Jarosława Kaczyńskiego i jedynego człowieka, któremu Jarosław Kaczyński chyba jako tako jeszcze ufa i którego w ogóle szanuje, czyli Ryszarda Terleckiego. No i przy, przepraszam, no takich kandydaturach potencjalnych jak Błaszczak na prezydenta albo Siewiera, no to to są, no Maciej, no to ta partia musi się rozwalić. No i w tym sensie ten ruch jest ruchem, jeżeli jest rzeczywiście jakimś ruchem ze strony środowisk wspierających Platformę czy tam Koalicję Obywatelską, to jest to ruch całkiem dobry. Dlatego, że Andrzejowi Dudzie no właściwie kończy się czas. No i on nie załatwił sobie niczego. No zresztą przy jego temperamencie i przy jego zdolnościach, że tak powiem, myślenia, no to nic dziwnego, przy jego angielszczyźnie wybitnej, która już przekształciła, stała się podstawą, no nie wiem, miliona memów chyba, wideomemów różnych, no to nic dziwnego, że nie załatwił sobie żadnej posady nigdzie, to oczywiście tak, no jeszcze na dodatek reprezentował i był szantażowany przez swoje własne środowisko, no reprezentował środowisko i był szantażowany przez własne środowisko i podejmował, godził się na udział w różnych takich no, akcjach, że tak powiem, politycznych, które no, powodowały olbrzymi sprzeciw różnych środowisk, zwłaszcza w Unii Europejskiej, no, gdzie on by sobie mógł jakąś posadę ewentualnie załatwić. No, teraz druga kadencja, no i co mu pozostało? No jakieś co? On będzie przewodniczącym jakiejś partii? No oczywiście no, nie będzie przewodniczącym PiS-u, no dlatego, że na coś takiego się nigdy nie zgodzi Jarosław Kaczyński.
ani nie będzie w PiSie odgrywał prawdopodobnie żadnej ważnej roli. Zresztą nawet jakby gdyby miał taką rolę zacząć odgrywać, to nie wiadomo, jak długo PiS w ogóle pociągnie, w jakiej formule i tak dalej. Więc jest pomysł na to, żeby spróbować mu tutaj zapodać coś takiego. Ej, zobacz, w sondażach byś miał tyle. I moim zdaniem to nie jest tylko czcze gadanie, dlatego że sondażownie tak właśnie działają. Sondażownie to są takie instrumenty właśnie zarządzania percepcją na masową skalę. Przypomnij sobie, jak to było z Ryszardem Petru i była taka partia, nie wiem czy jeszcze jest w koalicji, Nowoczesna. Nie wiem czy pamiętasz taką partię, była wielka kolejna nowa nadzieja białych ludzi i tak dalej, prawda? I Ryszard Petru, no, wybitny intelektualista, no, wielki polityk, mąż stanu można powiedzieć, no intelektualista. I pani Lubnauer też, ale Ryszard Petru to jest klasa sama w sobie, prawda? No i Ryszard Petru, gdy zakładał tę partię, to jeszcze nie zdołał zrobić pierwszej konferencji prasowej. Jeszcze nie zdążył powiedzieć: dzień dobry państwu, zakładam partię, będę jej szefem i ta partia będzie to, 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 to i to. Nie zdążyła się żadna z tych rzeczy stać i już miał 12%. No to wiesz, to no, wiadomo, że ktoś to po prostu używa tych badań, tych sondaży, tych liczb, tych statystyk do tego, żeby programować po prostu opinię publiczną albo przynajmniej no, próbować predysponować no, konsumentów, że tak powiem, treści politycznych do pewnego konkretnego spojrzenia na właśnie na proces wewnątrzpolityczny i na polityczną rzeczywistość. I mamy do czynienia z czymś prawdopodobnie takim samym, no, albo zbliżonym jakościowo, że o proszę, zobacz, my tutaj moglibyśmy cię ewentualnie podkręcić. Oczywiście no, nie sądzę, żeby to było na serio, sądzę, że to jest tylko takie, no, takie macanie trochę, rozpoznanie walką, ale no, jeżeli to jest częściowo nawet prawda, to znaczy, że 10% ludzi mogłoby, czy tam prawie 10, mogłoby zagłosować na partię, która nie istnieje, ale której szefem byłby Andrzej Duda. Niczego o niej nie wiadomo, tylko wiadomo, że byłaby ona jakimś przedłużeniem tego temperamentu i wybitnego intelektu Dudy i jego poglądów politycznych i jego politycznej kultury. No to znaczy, że mamy 10% społeczeństwa, 10% opinii publicznej, 10% ludzi, którzy mają zdolność udziału w procesie politycznym, no są kompletnymi debilami. No przecież to, przepraszam Maciej, ale żeby zagłosować na partię Dudy, bo wiesz, można się na przykład nie zgadzać z Konfederacją, tak jak gadaliśmy o tej Konfederacji Korony Polskiej, pamiętasz, tam dwa programy temu czy coś takiego, można się nie zgadzać, można nie, ale oni przynajmniej wychodzą z jakimiś pomysłami. Niektóre z tych pomysłów są odrażające, to ja absolutnie nie mam co do tego żadnych wątpliwości i zasługują na to, żeby je zwalczać w przestrzeni publicznej i w ogóle im przeciwdziałać, ale oni przynajmniej przychodzą i coś mówią, zobaczcie, my jesteśmy za tym, za tym, za tym i za tym. Ale natomiast Duda, jakieś uzasadnienie choćby, no wiesz, z którym my się nie musimy zgadzać, ale to jest osadzone w jakichś realiach, rozumiesz? Ale oni coś mają do zaproponowania. Oczywiście to się zmienia, było to trochę bardziej wyraziste, teraz tym Mencenem całym to jest, to moim zdaniem jest Mencen, Wippler, to w ogóle to jest przepis na katastrofę wszystko, ale to niech oni sobie robią co chcą, mi tam Konfederacja lata i powiewa. Natomiast uważam, że ktoś, kto wyraża gotowość do poparcia stronnictwa, któremu przewodził będzie Andrzej Duda, bez jakiejkolwiek wiedzy na temat tego, co to stronnictwo mogłoby reprezentować, czyli no, jakie mogłoby wyrażać poglądy, czym mogłoby się różnić od Prawa i Sprawiedliwości albo Konfederacji, to znaczy, że pokłada jakąś ślepe zaufanie w Andrzeju Dudzie. No i Andrzej Duda nie zasługuje na zaufanie nawet człowieka o umiarkowanej inteligencji. Nawet powiedziałbym, wiesz, o umiarkowanej niepełnosprawności. No co dopiero no człowieka, mówi ci, no takiego, który jest zdolny do czynnego działania politycznego. To jest dla mnie wielka zagadka, więc zakładam uprzejmie, ponieważ szanuję jednak polską opinię publiczną może bardziej niż to wynika z moich niektórych wypowiedzi, to zakładam uprzejmie, że to jest po prostu kłamstwo, że takich ludzi nie ma, albo jeżeli są, to jest jakaś po prostu bezpośrednia klientela Dudy. Nie wiem, o ile on w ogóle taką ma. Na przykład PSL to na pewno ma, nie? Więc tutaj, jeżeli chodzi o PSL, to zawsze wiemy, skąd się bierze te 6, 7, 8% czy ileś tam. Natomiast jeżeli chodzi o Andrzeja Dudę, no to trudno mi sobie wyobrazić, no komu co on może załatwić, albo kogo może zaszantażować, albo w jaki sposób może tutaj zmobilizować jakąś bliską jemu właśnie sieć, że tak powiem. Więc no zakładam uprzejmie, że to jest humbug. Tak jest, no ale w jakimś celu zrobiony. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą audycję, dziękuję Państwu za uczestnictwo w programie. Będziemy wdzięczni za lajkowanie, subskrybowanie, będziemy wdzięczni za wsparcie finansowe również. Dziękujemy Państwu, do zobaczenia w następnych audycjach, kłaniamy się najuprzejmie. Do widzenia.